Centrum Ogrodnicze Skalniak w Sędziszowie Małopolskim chwali się ciekawostką florystyczną. W przysklepowym ogrodzie zakwitła roślina, której zdarza się to tylko raz w życiu i to na prawie pół wieku. Mamy to szczęście, udało się nam wyhodować agawy amerykańskie. Tak podejrzewam, że amerykańskie po ich wielkości, bo rozmiary samych liści dochodzą do 3 metrów wysokości, natomiast pędów kwiatowych, które będziecie Państwo mogli obejrzeć, do 6 metrów w naszym klimacie, w naturalnych warunkach nawet do 9 metrów. Tak jak powiedziałem, mamy to szczęście, że dożyliśmy kwitnienia takiej agawy, bo kwitnie ona raz na 45-50 lat, więc jest to bardzo duży szmat czasu. Tak się poskładało, że agawy, o których mówię, sadzili rodzice mojej żony w 77-78 roku. Od tamtego czasu do tej pory no, to cały czas nam towarzyszyły. W tym roku w marcu okazało się, że jedna z agaw zaczęła wypuszczać pęd kwiatowy, co dla nas było dużym zaskoczeniem, bo okazało się, że jeden z liści dorasta do sufitu magazynu, w którym one stały. No i ta agawa po wyjęciu zakwitła już miesiąc temu. W tej chwili jest w stanie przekwitniętych kwiatów, zamierających kwiatów. Natomiast druga zaczęła wypuszczać pęd kwiatowy koło 20 maja i ta jest o wiele większych rozmiarów, o wiele bardziej okazała. Pęd kwiatowy ma, oceniam, w granicach 6-6,5 metra i rozpoczyna swoje kwitnienie. Kwitnąć będzie przy dobrych warunkach pogodowych jakieś 2-3 tygodnie. Następnie później cała roślina, proszę mi uwierzyć, cała roślina zamiera. Agawa należy do grupy roślin, które kwitną raz w swoim życiu i później cała roślina zamiera. Agawa, o której mówię, ta druga, w tej chwili liście tej agawy straciły turgor, czyli nie są wyprostowane pionowo do góry, tylko całkowicie opadły na donicę, w której ona rośnie. I to jest początek właśnie takiego zamierania, jakby śmierci tej rośliny. Całe zasoby tej rośliny zgromadzone przez ten okres, czyli 40 kilku lat, roślina przesyła z liści do pędu kwiatowego, żeby wydać jak najlepszej jakości nasiona. Jak mówi Krzysztof Tomaka, największym problemem w hodowli agaw jest ich zimowanie. Niestety muszą być zimowane w temperaturach dodatnich i to kiedy są małe, to nie jest to duży problem, czy jest to bez problemu. Natomiast jak osiągną rozmiary takie, jak Państwo widzicie, no to jest bardzo duży problem, szczególnie jesienią, kiedy trzeba te liście trochę ograniczyć, związać, żeby ta roślina nie miała tak potężnych gabarytów jak w tej chwili. 45 lat to szmat czasu. Mamy to szczęście, że w naszym życiu agawy zakwitły, bo przecież to praktycznie okres jednego pokolenia, mówi Krzysztof Tomaka. Nie myśmy sadzili te rośliny, tylko sadzili nasi rodzice. Natomiast nam udaje się oglądać efekt tak długiego czasu, długiej hodowli, pielęgnacji, nawożenia, przesadzania z małych doniczek do większych, później jeszcze większych, tak jak w tej chwili one rosną w donicach metalowo-drewnianych o pojemności 1 metr sześcienny. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, jak taką donicę w okresie jesieni musieliśmy przetaczać do jakiegoś magazynu, gdzie temperatura była dodatnia, żeby uchronić je przed mrozem. Niestety w naszym klimacie muszą być chowane. Właściciel sklepu zachęca do zobaczenia na żywo nietypowej rośliny. Nie wszyscy mają to szczęście pojechać na południe Europy, czy też wybrać się do Meksyku lub Ameryki Północnej, czy Stanów Zjednoczonych. Dlatego zapraszamy, zachęcamy do przyjścia, obejrzenia, zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia, bo myślę, że w Sędziszowie to niewiele takich agaw zakwitło, a to jedyna okazja, żeby to wykorzystać i taką pamiątkową fotografię sobie zrobić.